Dobry. Chciałem dzisiaj porozmawiać o twierdzeniu Varignon. Twierdzeniu Varignon, które stanowi doskonały przykład zastosowania wektorów. Doskonały, a zarazem prosty i zrozumiały przykład zastosowania wektorów. No i to twierdzenie mówi, ale może ja się zmniejszę, żeby nie zajmować aż tyle miejsca. To twierdzenie mówi tyle, że tak jak mamy to tutaj, jeżeli mamy dowolny czworokąt, on nie musi być wypukły, i połączymy środki tego czworokąta, tak jak tu jest narysowane, to otrzymamy równoległobok. Proszę zobaczyć. No. Tu nawet jest wielokąt, który nie jest wypukły i za każdym razem ten czworokąt namalowany na czerwono jest równoległobokiem. Twierdzenie udowodnił Pierre Varignon. Tu jest jego strona w Wikipedii. No a my teraz zajmiemy się jego dowodem, wykorzystując elementarne własności dodawania wektorów i odejmowania. Dobrze. Nie da się tego już chyba bardziej zmniejszyć. No więc najpierw zajmiemy się tym czworokątem. Ja wprowadziłem takie oznaczenia uproszczone, bo jak widzicie na tej tablicy, z której korzystam, nie umiem tej strzałki rozciągnąć nad dwoma literami, no ale mamy boka B, to będzie nasz wektor A, stąd dotąd. Bok BC, stąd dotąd, to będzie wektor B, bok CD, to będzie wektor C i bok DA, a nie E, to jest pomyłka. I bok DA, teraz już jest dobrze, to będzie wektor D. No, ponieważ wychodząc z A, idąc do B, idąc do C, idąc do D, wracamy z powrotem do A, no to suma tych czterech wektorów A, B, C i D jest równa 0 i będziemy z tego korzystać. No i teraz wyobraźmy sobie, że umieszczamy punkty E, F, G i H w środkach odpowiednich odcinków. No to wektor AE to jest połowa wektora AB, czyli połowa A. Tak? Wektor AF stąd dotąd, no to jest wektor AB plus połowa wektora BC, czyli A plus 1 druga B. No to chcemy wiedzieć, co to jest wektor EF. No ale wyobraźmy sobie, że weźmy sobie, narysujmy to w jakimś innym kolorze, na przykład na zielono. Jeżeli zaznaczymy tutaj wektor EF, AF, przepraszam, no to mamy trójkąt AEF, czyli suma wektora AE plus wektora EF jest równa wektorowi AF. No, stąd wynika, że wektor EF to jest różnica AF minus AE, czyli A dodać 1 druga B minus 1 druga A, czyli 1 druga A plus B. No, podobnie możemy zauważyć, że jeżeli mamy wektor AG, no to jest wektor AB dodać BC i dodać połowa CD, tak? Czyli A dodać B dodać 1 druga C. Wektor AH to jest A dodać B, dodać C, no i dodać 1 druga D. No i podobnie możemy sobie teraz poprowadzić wektor AG. No i z kolei z trójkąta AHG zauważyć, że wektor AG to jest to samo co wektor AH plus wektor HG. A stąd wynika, że wektor HG to jest AG minus AH, czyli tyle. No i teraz jak sobie zaczniemy upraszczać, to A się uprości, B się uprości
jedna druga C minus C to jest minus jedna druga C, a więc HG to jest minus jedna druga C plus D, no ale jedna druga, minus jedna druga C plus D równa się równa się jedna druga A plus B, dlatego że A plus B plus C plus D równa się 0. Tak więc przenosząc C i D na drugą stronę z przeciwnym znakiem, wiemy, że jeśli chodzi o dodawanie wektorów, odejmowanie, przenoszenie na drugą stronę, to reguły są takie same jak w przypadku liczb. I mnożąc przez jedną drugą, dostajemy właśnie taką równość, a to znaczy, że ten wektor i ten wektor są równe, to znaczy, że te dwa boki tego czworokąta są równe i równoległe, no i w podobny sposób można udowodnić, że te dwa boki tego czworokąta EH i FG też są równe i równoległe, a zatem no, będzie udowodniliśmy to, co widać tutaj na tym rysunku. Możemy sobie kręcić tutaj tym wierzchołkiem, ile chcemy. Każdym wierzchołkiem możemy sobie pokręcić. I zawsze będzie tak, że otrzymany przez połączenie odpowiednie środków boków tego czworokąta, czworokąt będzie równoległobokiem. Powinienem też powiedzieć, że do narysowania tego, tej animacji, zrobienia takiej ładnej, no, użyłem Desmosa, w tym wypadku w wersji do geometrii.